Jeśli chleb jest podstawą przeżycia, drugie miejsce zajmuje rekreacja. Nasza populacja rośnie, lecz mamy niewiele miejsca dla nowych obywateli. Musimy znaleźć sposób na powiększenie obszarów mieszkalnych tego miasta. Wasza Wysokość, zaczynamy zwracać na siebie uwagę wielkich ludzi świata. Oczywiście inni przywódcy też pragną ich do siebie przyciągnąć.
Im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy, tym bardziej będziemy skłaniać odpowiadających im wielkich ludzi, by udostępnili swój talent naszej cywilizacji. Zalecam dalsze ich tworzenie. Gdybym miał ponownie rozpocząć naukę, posłuchałbym rady Platona i wybrał matematykę. Ten, kto w sporach przerywa, często po nosie obrywa. Kolejny raz stajemy przed szansą wzmocnienia naszych rządów. Możemy wykorzystać ją, by awansować jednego ze służących nam gubernatorów lub powołać kolejnego. Jesteśmy gotowi do wyboru miejsca, w którym wzniesione zostaną nasze rządowe budowle. W całym Imperium może istnieć tylko jedno tego typu miejsce, więc dobrze przemyśl jego lokalizację. Posiadanie zadowolonej i zaangażowanej siły roboczej jest równie ważne jak posiadanie dodatniego bilansu.
Cztery elementy składowe wszechświata to ogień, woda, żwir i winyl. Normalni ludzie sądzą, że jeśli coś nie jest zepsute, nie warto tego naprawiać. Inżynierowie uważają zaś, że jeśli coś nie jest zepsute, musi mieć zbyt mało funkcji. Wspaniałe wieści. Nasze osiągnięcia sprawiły, że nastała złota era naszej cywilizacji, dzięki czemu w okresie tym będziemy wyjątkowo potężni i zyskamy jeszcze większą lojalność naszych obywateli. Pojawiła się okazja wprowadzenia nowszego, skuteczniejszego systemu rządów. Wzmocnijmy swoje poczucie tożsamości i wdrożmy nowe doktryny, by lepiej władać naszymi poddanymi. Jedyne, o co proszę, to żaglowiec i gwiazda, którą mógłbym się kierować. Dziel i rządź to dobre motto. Nawet lepsze jednak jest jednocz i prowadź. Ludzie będą mogli dostać model T w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie on czarny.